proszę bardzo, daj mi to Lamborghini. That's what I'm talking about. That's how we get things done. A South American friends will be very pleased. Aha. We're in. This is the lead we've been waiting for. G-Max team is obviously involved in international smuggling and probably was involved with stealing the shipment from Port Crescent. Now, we need to find that shipment. Stay focused and we can bring this whole operation down. Oh yeah. Man's gotta take care of his friends. Pick one, it's yours. Okej, musimy wybrać furę teraz. Wybieramy furę. I teraz chyba będziemy mieli do wybrania Gallardo, nie? Tak. Więc tak, mamy GT500, Aston Martin DB9, Porsche 911 GT2 i Lamborghini Gallardo. No i ja się zdecyduję na Gallardo, chociaż GT2 ma wyższe statystyki, nie? Ale niech będzie. Ostatnio, przed chwilą kupiłem sobie Mercedesa, ale to nie szkodzi. Dostałem trochę hajsu, więc może... Więc możemy to ogarnąć. Rezi w oczy, ten RTX wypala oczy gałki. Znaczy to chodzi ci o ten Ray Tracing. Tak, możemy to wyłączyć. Ej, a czemu ja nie mogę wejść do garażu? Chyba jakieś końcowe rzeczy ma. Zaraz zobaczymy. Chyba macie rację. Kurde, nie podoba mi się to. Dobra, wyłączymy ray tracing. Czekaj, poziom szczegółów świata, efekty świata. Dajmy na niskie. O. Nie będzie nam wypalał oczu ten ray tracing, tak, nie? Teraz będzie dobrze. Gallardo koniecznie zielone. Dobrze, zrobimy zielone Gallardo. Sklep z częściami. O, teraz mogę wejść do sklepu. I tak. Możemy kupić, no zobaczcie, możemy kupić te profesjonalne części. Kupimy, a czekaj. Ile to, no 11 tysięcy nam zostanie, to tak. To może kupmy chociaż części uliczne. Cyk. I jeśli chodzi o moc, to też uliczne. Cyk. Ale za to przemalujemy sobie furę, co by była ładniejsza. Aha, tu możemy jeszcze zwiększyć moca. Przyspieszenia tam nie potrzebujemy. Czy na przyspieszenie go robimy? Nie no. Zawieszenie twarde, miękkie. Dobra, tam. Prędkość maksymalna. Opony, przyczepność, nitro, siła. Siła zwycięża. Dobrze, pakiet ulepszeń, szybkie ulepszeń. Co to mi tu wyszło? Ja chcę jeszcze stuningować wygląd. No, na szczęście jeszcze mogę. Dobra, garaż, tuning wizualny, właśnie o tuning wizualny mi chodziło. Siema Paweł, siema Tomasz. Lakier, i tak, klakier, lakier. Co to? Wybieramy zielony. Pięknie. Chrom, matowy, metaliczny. Czekaj, a nie ma innego takiego? Nie, to nie jest zielony, że zielony. Dajmy ciemniejszy zielony. O, dobrze. I tak. Tylne koła. Czarne. Matowe. I przednie koła czarne, matowe. Cyk. Dobra. Jak tu się stosuje to? No stosuj to. No. A, dobra, zakup. Dobra. 3000. I teraz tak. Naklejki ze... Nie, bez naklejek. Części zamienne. Karoseria. White body mamy. Zobaczcie, ile to kosztuje. 15 tysięcy. Co to robi z samochodem? Ej, czemu nie mogę dupy zobaczyć? Co to? Ale niewiele można tu zmieniać. A nie, trochę... Patrzcie, to całego tak poszerza, jakby, znaczy tam robi coś z tym samochodem. Dawaj na maksa. Pyk. 15 tysięcy, mam tyle? 8 tysięcy mi zostało. Poszerzyliśmy gnoja. Dobra, mamy... Maskę możemy wymienić.
Nie, maski nie wymieniamy, zielony ma być. Spoiler, ale spoiler trzeba założyć jakiś konkretny. Ile tu mamy do wyboru już? Zaraz zrobimy tutaj spoiler odpowiedni. O, dawaj tego. Tego, albo tego zielonego, o. Jaśniejszy kolor dać? Dobry jest. Co ty nam chcesz? Czekaj. Audi lepsze. Ja ci dam Audi. Cyk. Pochylamy. Co? Nie można dać go wyżej? To ja nie chcę takiego. Ja chcę inny. O, musi być, to musi być wysoki spoiler taki, wiesz. O, albo taki. Ty, bo my już mamy wszystkie spoilery tutaj. A co to za mały chip tutaj? Nie, to my takiego nie chcemy. My chcemy taki. O, tego da się podnieść. O, pięknie. Cyk. I szeroka ławka. Cyk. No i fantastycznie. Kupujemy. 4000. Już mało hajsu zostało. Nie szkodzi. Wydechy możemy wymienić. Ło, co to jest? Ale dziwne, nie? No dajmy sobie te dziwne. Nie widziałem jeszcze takich żadnych. Oh shit. Dobra. I tak, spoiler tylne koła, dobrze, naklejki, dobra, mamy. Osiągi też tak w miarę żeśmy sobie zrobili. Dobrze, może będzie jeździć jakoś ten samochód. Nitro mamy, wszystko mamy. Sprint jakiś jest, zobaczmy czy pójdzie mi w tym Gallardo. Nawet nie próbowałem jakoś tam nim pojeździć sobie. Więc nie wiem jak tu będzie się nim jeździć, ale zobaczymy. Nic to nie działa na razie. Myślę, że jakoś będzie skręcać. O! Kurde, ten skok jest tu przegięty. To jakby zbugowane było. Cyk. No, dosyć ciekawe to Gallardo jest. Wow, i ściana standardowo. Nie, dobrze przyspiesza, to są dopiero części uliczne. To dopiero części uliczne, także jak będziemy mieli tutaj kiedyś części profesjonalne. Chociaż jak mówicie, że zaraz grę skończę, to ja nie wiem, czy zdążę zarobić na te części profesjonalne. Ale jakby się udało, to wtedy on będzie cisnął. Dopiero co jechałem tą korwetą hardkorową, co była tam porobiona. I nią, ona no, była bardzo szybka. Myślę, że to Gallardo. O! Myślę, że to Gallardo wolniejsze nie będzie. Tylko póki co, no jeszcze nie ma jak stuningować tymi najmocniejszymi częściami. No i dobra, prędkość maksymalna. Pokaż co potrafisz, Gallardo. Ty, to Gallardo to jest taki Lotus w wyższej klasie. Za jeden wyścig dostajesz 35-40 tysięcy. Kurde, no to chyba starczy nam to na jakiś tuning, nie? Czy nie? Myślę, że tak. Tam chyba widziałem metę. Na jakiejś górze tam jest meta, już widziałem. Tak, Szczepan, do końca czerwca będą odcinki z Dice Gone. No ale ty chyba byłeś na każdym streamie, to oglądałeś, nie? Wow! No nic.
Ale tak mi się wydaje, że to Gallardo nie jest jakieś super dużo szybsze od Lotusa. No ale może mi się wydaje. Lotus też dosyć dobrze przyspiesza. No wiadomo, że nie tak jak Gallardo, ale przy tym no zajebiście skręcał. No mocny tuning spokojnie mi wystarczy. Dobra, to musimy zrobić mocny tuning. Kurde, ile ja tu dostałem? Nawet nie spojrzałem. Dobra, idziemy dalej. Musimy na pewno parę wyścigów pojechać, żeby na pewno starczyło na ten dobry tuning, nie? Ale to są dopiero części uliczne, a wyścig wygrałem bez problemu. Co będzie dalej, to ja się sam boję. No niepotrzebnie chyba tego McLarena kupowałem, ale można go sprzedać, nie? W razie czego. Bo tamtym się... Wow! Tamtym się bardzo dziwnie jeździ. A Gallardo tu widzę, że koksu jest. Skręcaj. Wow. Dobrze skręca Gallardo. Muszę aż takie schodki na zakrętach robić. Się nie da inaczej. O. Mercedes się tutaj zbliża dość mocno. Spoko, po tym wyścigu sobie już Gallardo ulepsza i będzie super. Chociaż nie wiem, boję się trochę, bo jak to prowadzenie zrobimy takie dobre jak w Corvecie, którą tutaj jeździłem testowo, to może być ciężko opanować ten samochód. No ale zobaczymy. Póki co skręca bardzo dobrze. Dobrze mi się nim jedzie. Tak jak BMW GTR w Most Wanted. Patrzcie, jak te zakręty wziął. O. Coś mnie tam goni z tyłu. Kurde, długi ten wyścig. No i co, jest autostrada. 345 km na godzinę, no co jest? Nie no, całkiem spoko. Nie no, całkiem spoko, no, bo tam Bugatti w tej grze osiąga 360, więc ja nie wiem. W ogóle jest tutaj dużo... Ja mam wrażenie też, że to jest właśnie taki koniec gry już, nie? Ach. Tak, widziałem Szczepan, że Largo wrócił. Niby. Ale on już trzeci raz chyba wraca i nie wiem, czy będzie mógł prowadzić tego YouTube'a, czy nie. Tunik wizualny, osiągi. Ulepszenie. Profesja... O, shit. Dlaczego to jest takie drogie? Ja pierniczę, gotówkę tylko 43 tysiące mam. Nie wierzę, że aż tyle to kosztuje. Ponad 100 tysięcy ulepszenie. Kurde, ale patrzcie, jak tutaj ulepszymy prowadzenie, to będziemy mieli prawie statystykę na maksa w Gallardo. No nic, ale wiecie co zrobimy? Sprzedamy fury. Sprzedamy Chargera. Czekaj, tu. Usuń Bina. Czekaj. Mercedesa, o, sprzedaj. Chargera mogłem tylko usunąć, ale tego Mitsubishi.
mogę usunąć. Galardo mogę usunąć. Elisa. Są same te wygrane samochody. No ale mam już 114 tysięcy, nie? SLR-a. Kurde, no, no nic, no. Jest jak jest. Dobra, jedziemy dalej. Na Bugatti musisz na maksa ulepszyć, żeby cztery paki cisnąć. Co to za samochód jest? Jezu, czemu mi to wybrało? Tego chcę. Dobra, teraz może pójdzie. Mi się wydaje, że Bugatti miał po prostu słaby tunik. Tak, bardzo możliwe, no. Dobra, zobaczymy teraz. A, bo to będzie bitwa, tak? O! I policja? Kurde, pełen skład. A ja dopiero co tego Mercedesa sprzedałem, nie? W sumie moglibyśmy się z nim pościgać, także Mercedes kontra Mercedes. Te pojedynki są trudne, to są takie jakby dragi. Trzeba omijać dużo ruchu ulicznego. O, zepsuł się gość, dobrze. Au. O, mogę mu tutaj zostawić. Oh yeah! Gdzie? Co za gościu? No, szybki jest. Wow! Co go tak podskoczyło? Ej, patrzcie, jak mnie dogania nagle tak. Tak skacze na tej kresce tam. Dalej, 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 jeszcze kawałek. O, udało się, pięknie. Dobra. 15 tysięcy, ech. No szału nie ma, nie? Ale ja w ogóle nawet statystyk nie mam jeszcze wymaksowanych. Ty, czemu ja mam jakieś... Co, ja dalej jestem jakby w wyścigu, czy...? Wow. No i chodź tu. Kurde, jeszcze żadnych nie mam tutaj ulepszeń do sterowania, a już nim się tak hardkorowo skręca. Dobrze się nim jeździ w stosunku do tych pozostałych samochodów, które miałem. No poza oczywiście Lotusem, bo Lotus to jest koksu. Tylko boję się zainstalować to zawieszenie, tam ulepszenie prowadzenia jeszcze. Bo może skręcać aż za dobrze wtedy. Teraz już jest bardzo mocny, nie? O je. Dobra, zgubiliśmy. No i pięknie. Szkoda, że za te pościgi nie dostaję hajsu, nie? Bogaty był już. I tu mamy jeszcze ucieczkę. Czekaj, ile te części kosztowały tam? Bo może już możemy sobie ulepszyć. Chodzi mi o moc, zwiększenie mocy, nie? Moc. O! Zobacz. Idealnie. Ulepszamy. Ale będzie cisnął teraz. Teraz przyspieszenie jest jakieś wymaksowane, tak? Wow. Tu mamy 68 tysięcy. Pojedziemy sobie jeden wyścig i pokupujemy wszystko z osobna, nie? Wow. Ale będzie teraz. Jedziemy ucieczkę. Teraz mamy wymaksowane przyspieszenie chyba i prędkość. Takie mam wrażenie. Zgub policję.
Attention all SH members. Right now we got a high-speed pursuit involving one vehicle heading northbound on I-85. Repeat, I-85. Passing over other channels now. Stand by. No, przyspiesza teraz bardzo dobrze. Tu mu zwrócimy coś na głowę. Cyk. Chyba mi... Ale nie, nie zdążył mnie wyprzedzić. Dobra, zawracamy. Jak zawrócił. Jaki kozak teraz jest. Coś za mną tam jedzie, muszę go zgubić. Dobra. Tu powinienem sobie poczekać. I powinienem ich zgubić. Fantastycznie. Okej. Okay. I mamy pięknie. Zrobiony. Zrobiona ucieczka. Mamy ulepszone opony umiejętności kierowcy, czy coś. Dobra, sprint. Idziemy jak burza. Ale faktycznie to może być koniec. No ale nic, damy radę. Ojej, teraz dopiero sprawdzimy, co ta kura potrafi. Zobaczymy, jaki będzie start. No, bardzo dobrze. Podoba mi się. Bardzo ładnie przyspiesza. To ciekawe jestem, jak ulepszymy to prowadzenie w nim. To może być hardcore wtedy. Już patrzcie, jak skręca. Pierniczony. Dobry jest. Kurde, jak rakieta, nie? Ja nie mogę, jak pędzi. Wiedziałem, że Gallardo będzie dobre, bo w pewnym pojedynku właśnie ścigałem się z Gallardo, miałem Lotusa i ono jakoś kozacko skręcało. Wiadomo, że to bot prowadzi, to tam może być z nim różnie, nie? Oszukiwał, gnój. Co to było? Ale pędzi. Można uznać, że jest na poziomie Lotusa. Oj, wiesz co, Marek? Dużo się nie mylisz, naprawdę. Bardzo podobnie skręca do Lotusa. Ciekawe, jakby Lotus się zachowywał z profesjonalnymi częściami, nie? Tak się właśnie zastanawiam. Może też by był hardcore. Chyba jeszcze większy, nie? Ale skręca, ty. Ej, faktycznie, może być na poziomie Lotusa. Jaki skręt kozacki. Ale przyjemniej się od Lotusa prowadzi. Lambo. Przyjemniej, przyjemniej. Lotus jest taki bardzo mocno skrętny, a Lambo jest takie, no... Coś w nim jest takiego przyjemniejszego, moim zdaniem. I tak, prędkość maksymalna chyba na tym samym poziomie będzie, nie? Co wtedy? Teraz ulepszyliśmy głównie przyspieszenie, z tego co widzę. Co?
Czy kangurka udało mi się atro... Aha! Na Steamie. Nie walczyłem o tę grę. Kangurek KO. To był za darmo, nie? Do odebrania. Czy na Steamie, czy gdzieś tam indziej. Klei się i lata jak Lotus. No ale jak na cheatach się jedzie tym autem, naprawdę. Taki przyczepny, nie? Aż niemożliwe. I słuchajcie, ja mam te części dalej uliczne i standardowe zawieszenie mam w nim. To jest ciekawe. 367 na godzinę jechałem. Widzieliście to? 19 tysięcy dostałem za to. Wow. Ole ciśnie. Wyprzedzanie. Proszę bardzo. Nitko na zakrętach dalej wtedy lepiej wyrobić. Wiem, już ogarnąłem to ostatnio, że jak się skręci na maksa i jesteś na zakręcie i dasz trochę nitro, to samochód jakoś tak się odbija, nie? W tym NFS-ie. Dobra. Jedziemy gdzieś na autostradę, bo GTR nas goni. Nie ma żartu. To skręcanie jest naprawdę w tej grze takie dziwne. Patrzcie, na zakręcie pierdzisz sobie nitrem i samochód nagle robi jakiś taki mega dziwny skręt. Widzicie to? Tylko trzeba być właśnie jakby na zakręcie i mieć całkowity skręt zrobiony, nie? I wtedy używasz nitro, tak tapujesz raz i samochód jakby tak odskakuje w tą stronę, co skręcasz. Dziwne, naprawdę. Bardzo dziwna sprawa. Au! Więcej tu. Już koniec. Zobaczcie, ale szybki wóz. 13 tysięcy tylko dostałem. To kiedy ja ulepszę moją furę? Dobra, zobaczymy, czy ja ten... Czy mogę już sobie to ulepszenie tutaj wrzucić? Gara, aha, osiągi to tutaj na dole. Szybkie ulepszenie chyba nie wchodzi w grę. Nie, bo jeszcze nam trochę brakuje. Ale jakbyśmy przejechali dwa wyścigi, to byśmy mogli już kupić to profesjonalne. To znaczy ten samochód już tak dobrze się prowadzi, że on właściwie nie potrzebuje żadnego ulepszenia. Ale jeszcze ze dwa wyścigi już będziemy mogli. Chyba że ten będzie jakiś bardzo długi i wygramy 20 tysięcy ponad, to będziemy mogli sobie kupić to profesjonalne ulepszenie już całkowicie. Teraz pojedynczo te części mógłbym kupować sobie, nie? No ale... Chyba wolę wszystko na raz. O, jest ta korweta szalona. Zobaczymy, jak boss będzie ją prowadził. Tutaj czasami mamy do czynienia z samochodami, z Most Wanted, ze starych Need for Speedów. Takie, na przykład mamy do czynienia z BMW M3 GTR, z takim bodykitem jak w Most Wanted. Mamy do czynienia z Audi R8, ze specjalnym malowaniem z karbona. Możemy mieć do czynienia też z innymi samochodami, z takimi ikonami z poprzednich Need for Speedów. Na pewno chyba nawet jest Skyline R34 z jakimś tam malowaniem z Santa Granda czy coś. Wow! Okej, okay. Co to było? No, czasami się właśnie takie boty dobierają i fajnie się z nimi wtedy pościgać. Jakie masz wrażenie, jakbyś się ścigał z bohaterami z poprzednich Need for Speedów. Bardzo fajne to jest. Ouu! Goni nas ta policja czy nie? Bo jakoś jej nie widzę. Jak wyrobił! Yeah, dispatch. Yeah, this is 28 here. I'm a 1023 with a hit and run suspect. No nie miałem jak... wykręcić. 102 metry. No, tamten skok był hardkorowy. Jakoś nitra użyłem, odbiłem się od bandy i samochód poleciał w powietrze.
I cyk. Pourywane. Nie mogą mnie dogonić w ogóle. Jeszcze jeden wyścig musimy przejechać do tego pakietu. Co my tu mamy? Ach, kurde, policja na karku. Zrobi fikołka i dalej pierwszy. No nie? Naprawdę to Lambo jest mega, mega mocne. Jeszcze zielone. Tutaj tu się mogę chyba schować. Oh yeah! No i pięknie, i co dalej? Eliminacja gliniarzy. Ciekawe, ile teraz musimy wyeliminować. Mam nadzieję, że uda się. Jak najwięcej. 5 tylko. Wet of Most Wanted, pamiętacie, ile musieliśmy rozwalać naraz, no? Okej, zawracamy. Tam mieliśmy do zniszczenia. Widzisz, zakup udany. Czy ja wiem, że to jest zakup? Przecież my dostaliśmy za darmo go, nie? Straciłem maskę! Wszystkie zakupy mi się wyzywią. Dobra, tu mamy 3 radiowozy. Pięknie to Lambo wygląda zniszczone z przodu. A, dziękuję bardzo. No tak. Dobra, chodźcie te radiowozy, no kurde, ile można na nich czekać. Może zmień auto wizualne, żeby gliniarze byli zainteresowani traciemy. W sumie Lotusa bym miał takiego, on jest najbardziej poszukiwanym samochodem z tych, co mam. Ale zostaniemy przy tym. Zielony kolor grzecha plus do prestiżu prędkości. Tak! Zielony. Okej, okay, tu mamy kolejny. Ale gdzie jest reszta tych radiowozów, ja się pytam. Będziemy tak po jednym rozwalać? I co, Lucek, jednak Need for Speed Undercover nie jest taki zły, jak się wydaje. Jest dziwny mimo wszystko. Nie jest taki dobry jak poprzedni Need for Speed, ale nie jest też taki zły, jak myślałem, faktycznie. Dobra, jeszcze jeden radiowóz i pozamiatany. Tylko czy my go znajdziemy? Tu można nawet driftować używając nitro. Spoko. Ej no, gdzie są te radiowozy? Jezu, strasznie. O, jest. Ostatni. Ostatnie dwa. Wow. Mogliby tą grę dopracować w postaci patcha. No wiesz co, teraz to już... Chyba nawet tego studia Black Box nie ma, wiesz? Znaczy, w takim składzie, jak było kiedyś, to na pewno nie. No bo oni są odpowiedzialni za tę grę. Dobra, czekaj. I... uwaga. No nie. Gdzie go najszybciej zniszczymy? Tutaj. Ej, przecież ja już to wybuchałem. Czy nie? Okej, złapało go, czy nie? Gra jest po prostu dziwna i wypala gałki oczne. To tak, Stefan. Jest dziwna, naprawdę. Dobra, mamy próbę ukończoną, możemy ich gubić. W końcu. Dispatch,
Nie ma szans, żeby dogonił takie Lambo, kurde. Jaki to ma dziki skręt. Nie mogę się przyzwyczaić. Dobra, jest, chowamy się. O, mamy następny jakiś poziom. Poziom kierowcy, dobrze. Oho. Hey, pretty boy. You know when the coyote chases the roadrunner around a canyon? I just love that stuff. You want to be the coyote? Because I'll outrace you, dog. Ooh, ona jest strusiem. Careful. A czym ona jeździ? Nie widziałem nawet. Dobra. Więc czekajcie. Aha, jeszcze jeden wyścig przejedziemy i możemy kupić ten pakiet ulepszeń do prowadzenia, nie? Zajebiście. Au! Ona będzie oszukiwać, tak? Aha. Ja się tam jej nie boję, kurde, mamy takie galardo szybkie, zobacz. I autostrada, zobaczymy ile poleci. Może już trochę szybciej. 367 ostatnio wyciągnęliśmy. Już 330, kurde, jakie szybkie. Au! Kurde! Dobra. 330, 40. O, zostawimy im niespodziankę. 50, zobaczcie. 50, 60. 67. 67 to jest górny limit, jak widać. To jest tak na sztywno, nie? Do tej prędkości bardzo szybko się rozpędza, ale... Patrzcie, nie może szybciej, nawet jak z górki jedziemy, to szybciej nie poleci. Wow! Co to było? Czemu aż tak przyspieszył? Jak w to grać? Boże! Nie da się brzydkiej prędkości. Jak to skręca? Strasznie. Dobra, mamy koniec i ulepszamy galard. Kolejne dziwactwa w tej grze, z Nitrem też nie pojedzie szybciej niż prędkość maksymalna. No... Jeszcze nie takie głupie, no. Dobra, ulepszamy furę, bo teraz będziemy mogli sobie ulepszyć chyba ten ostatni pakiet kupić. Szybkie ulepszanie. Tak. Co? Ej, zobaczcie na styk. Mam 66 tysięcy, ulepszenie kosztuje 66 tysięcy. Zostaną mi jakieś tam drobne. Wow, ale teraz zrobiliśmy. Mamy na maksa ulepszone galardo. Tak się zastanawiam. A może byśmy wywalili sobie... Czekaj, dajmy tutaj może ten. Prędkość maksymalną na 10, zobaczymy co się stanie. Oh yeah.